A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety: czy Bóg rzeczywiście powiedział? Pierwsza Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, 1 werset. Czy Bóg powiedział? Wąż sprawił, że Ewa zwątpiła w Słowo Boże, a tym samym w samego Boga. I to było jej upadkiem. Zwątpienie w Słowo Boże sprawiło, że zwątpiła w Boga i Jego dobroć wobec Adama i Ewy. Szatan próbował tej samej strategii z Panem Jezusem Chrystusem, ponieważ użył samego Słowa Bożego, starając się, aby Pan zboczył z drogi posłuszeństwa i zależności, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, od 1 do 10 wersetu. Szatan czyni to samo z nami dzisiaj, próbując kusić korzyściami, argumentami o sprawiedliwości społecznej, tolerancji, prawach osobistych i tego rodzaju filozofiami. Sekciarski system nauczania doprowadza do zwątpienia we wszystkie rzeczy. Stawia w centrum ludzkie rozumowanie, a nie wiarę. Doktryna ewolucji jest nauczana, mimo że wiadomo, iż w tej koncepcji jest wiele braków. Naucza się innych, równie niedorzecznych rzeczy, a wszystko to w celu pozbawienia Boga jego suwerenności i autorytetu oraz postawienia samego siebie w centrum wszechświata. Bóg jest naszym Stwórcą i Odkupicielem. Jest tym, który zna wszystkie rzeczy, który kocha nas bez ludzkiej miary i który chce nas i dla nas tego, co najlepsze. Błogosławić nas, abyśmy byli błogosławieni. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy poddajemy się Jemu i jesteśmy posłuszni Jego Słowu. Nasze ograniczone rozumienie może spowodować, że będziemy wątpić. Nasze ludzkie rozumowanie może spowodować zamieszanie w naszych sercach. Pewne rzeczy mogą nie wydawać się poprawne, ale te myśli pochodzą od wroga naszej duszy. Pomyśl o Ewie. Są rzeczy, których nie rozumiemy, ale musimy pamiętać, że Bóg jest nieskończony, a my jesteśmy skończeni, więc nigdy nie będziemy w stanie w pełni pojąć osoby i dróg Bożych. Chociaż są rzeczy, których nie rozumiemy, to jednak zwątpienie w Jego Słowo, a tym samym osądzanie tego, czemu mamy być posłuszni, sprawi, że zostaniemy z niczym. Stracimy wszystko. Z wiarą przyjmijmy, zaufajmy, bądźmy posłuszni i trzymajmy się Jego doskonałego, nieomylnego Słowa. Czy Bóg powiedział? A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety: czy Bóg rzeczywiście powiedział? Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, 1 werset.